psychoterapii w ogóle i w logoterapii, na pewno jestem bardzo daleki od udzielania jakichkolwiek rad. A zwłaszcza w logoterapii, myślę, że udzielanie rad może być bardzo, bardzo niebezpieczne, a może być kuszące dla niektórych logoterapeutów, bo zdarza się, że niektóre osoby przychodzą i liczą na to, że otrzymają, że tak się wyrażę, pewien gotowy sens, pewną gotową odpowiedź. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Mikołajczak, założyciel Opus Anima, na którego podcasty trafiłem zupełnie przypadkowo i słuchanie ich okazało się być jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. No ale tradycyjnie, zanim przejdę do dzisiejszego gościa, zapraszam Was do Po ludzku o pieniądzach. Tam czekają na Was dwa odcinki. Pierwszy z Wojtkiem Paproto o tym, jak odróżnić uczciwe oferty inwestowania w sieci od ofert, które są piramidami finansowymi. Oraz drugi, który przygotowałem dla Was jako solowy odcinek traktujący o problemie zakupoholizmu. Wracając do Lepiej Teraz. Moi drodzy, zanim przejdę do odcinka, mam dla Was dwa ogłoszenia krótkie. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za przesyłane listy. Wiele z nich może być świetną inspiracją dla innych słuchaczy. Po przeczytaniu ich naprawdę jestem pod wrażeniem tego. Ostatnio dostałem bardzo długi list. Naprawdę treść tych listów nadaje się do nagrania podcastu i wydaje mi się, że byłaby to właśnie inspiracja dla słuchaczy, którzy dopiero poznają Lepiej Teraz. Odnosicie się w tych listach do konkretnych odcinków, które zmieniły Wasze życie. Dlatego zdecydowałem się je czytać w niektórych zapowiedziach. Nie mam jednak tyle czasu, żeby przeczytać je we wszystkich zapowiedziach. Po prostu te listy są coraz dłuższe. Musiałbym z każdego zrobić oddzielny epizod Lepiej Teraz. Jeśli pragniecie podzielić się swoją historią i przygodą z Lepiej Teraz, to piszcie do mnie na kontakt@lepiejteraz.pl wraz ze zgodą na publikację, a najciekawsze Wasze listy, Wasze historie przeczytam w specjalnym odcinku, oddzielnym odcinku okraszonym moim komentarzem. No i ostatnie ogłoszenie, zanim przejdę do dzisiejszego gościa. W grupie patronów podcastu Lepiej Teraz na patronite.pl wrzuciłem kolejny rozdział mojej książki. Chciałbym Wam przeczytać jedynie krótki fragment 13 już rozdziału, który napisałem. Cytuję. Kolejna rzecz to mówienie nie. Warto mówić nie. Kreatywny minimalista mówi nie. Po co mówi nie? Po to, żeby uzyskać i szacunek, i po to, żeby nie zwariować. Tak jak pisałem wcześniej, trzymam się zadań, które przypisuję do stałych dni i godzin, aby ich wykonanie było zautomatyzowane. To bardzo pomaga w efektywności. Przestałem tracić czas na rzeczy, które mnie nie dotyczą i zacząłem mówić nie. Dzięki temu odzyskałem szacunek ludzi. Tak. Wydaje się, że jeżeli mówimy nie, to natychmiast wszyscy się na nas obrażą. Ile razy słyszeliście nie? Musicie się z pewnymi nie pogodzić. Tak już będzie. Nie mamy na to wpływu. Dlaczego warto mówić nie i dlaczego uważam, że dzięki mówieniu nie uzyskuje się szacunek? Koniec cytatu. Do dalszego ciągu zapraszam do mojej książki. Tak jak mówiłem, jest publikowana w odcinkach na grupie patronów patronite.pl na Facebooku. A teraz już wracając do dzisiejszego odcinka, nie zastanawiając się dłużej, postanowiłem przedstawić Wam mojego dzisiejszego gościa, Kubę Mikołajczaka, bo wiem, że urzeknie Was w podobnym stopniu co mnie. Kuba na co dzień jest psychoterapeutą pracującym w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym i pracą w dziedzinie zdrowia psychicznego zajmuje się od 2012 roku. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny we Wrocławiu oraz psychoterapię online. Jako psychoterapeuta głównie wykorzystuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, w tym również logoterapeutyczne. Szczególnie bliska jest jemu terapia skoncentrowana na osobie, stworzona przez Karla
Rogersa oraz logoterapia w ujęciu Viktora Frankla. Najbardziej urzekły mnie jego podcasty, które mogłem znaleźć na Spotify. Krótkie, niezwykle treściwe, podane ciepłym, spokojnym głosem. To tak dla miłośników ASMR. Polecam. O czym rozmawiamy? Z wywiadu dowiecie się, czym jest Opus Anima, na czym polega logoterapia, czym różni się od słynnej terapii CBT, jak wygląda sesja logoterapeutyczna. Porozmawiamy o tym, czym jest sens życia, po co go szukać, na czym polega szukanie sensu za pomocą sztuki rezygnacji. Kuba opowie też o negatywnych stronach filozofii stoickiej. Usłyszycie cytaty z Cycerona. Dowiecie się, jak rozmawiać z fanatykami, czym różni się fanatyzm religijny od zdrowej duchowości, na czym polega największe niebezpieczeństwo fanatyzmu i jak i gdzie i za ile można nauczyć się logoterapii. Już więcej nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Kubą Mikołajczakiem. Cześć Kuba, mogę tak do Ciebie mówić, Kuba? Tak, jak najbardziej. Tak mam na imię, więc jest to jak najbardziej właściwa forma, pewnie. Witam Cię serdecznie w podcaście Lepiej Teraz. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić. W końcu nam się udało, bo rozmawialiśmy o tej rozmowie, o tym, żeby rozmawiać w podcaście już w tamtym roku, jeszcze chyba przed Sylwestrem. Tak, zgadza się. Też tak to pamiętam. Wynikły pewne zawirowania, ale też tym bardziej się cieszę, że teraz wszystko tak się ułożyło, że możemy pogadać i przyznam, że zaczynam z dużą ciekawością co do tego, o co mnie zapytasz i też w jakim kierunku gdzieś ta nasza rozmowa pójdzie. Wiesz, przypadkiem trafiłem na twój podcast, zupełnie przypadkiem, ponieważ interesowałem się logoterapią. Jakieś 3 lata temu trafiłem na książkę Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. I tak mną wstrząsnęła, że zacząłem się tym interesować. Nagrałem podcast na podstawie tej książki. I przyznam ci się, że nie mogłem znaleźć polskich podcastów w polskiej scenie podcastowej, że się tak wyrażę, które by mówiły na takie tematy, wiesz, psychologia, logoterapia szczególnie. I tu nagle taka perełka, wiesz, coś niesamowitego. Ja myślę, co ten gość robi? No, niesamowite. Świetnie prowadzisz te podcasty, twoje solowe są po prostu cudowne, uwielbiam cię słuchać. Żałuję, że nie ma cię na innych apkach. Pamiętam, że rozmawialiśmy, żebyś zdystrybuował to na Spotify'a chociaż, bo nie mogę cię znaleźć na tych Apple'owych apkach, czyli androidowych. Zauważyłem, że właśnie opowiadasz między innymi o logoterapii. Ale na początek jakbyś mógł, bo nazwa Opus Anima, co oznacza i generalnie powiedz, kim jesteś, co robisz na co dzień zawodowo? Okej, to może słowem wstępu dziękuję za te miłe słowa z twojej strony i cieszę się, że jakoś to, co tworzę dla ciebie jest wartościowe i jakoś z tego korzystasz, coś to wnosi do twojego życia. A jeżeli o mnie chodzi, no to ja jestem z wykształcenia, z zawodu psychoterapeutą. Pracuję również jako trener, bo też bardzo jakoś cenię sobie wykorzystanie logoterapii nie tylko w takiej pracy indywidualnej, ale też przede wszystkim w pracy grupowej. Nawet chyba mam takie doświadczenie, co może być dość zaskakujące, że w takiej pracy grupowej logoterapia może dawać jeszcze lepsze efekty, jeszcze lepiej działać generalnie terapeutycznie dla uczestników takich zajęć. No i jestem psychoterapeutą, który właśnie pracuje ogólnie mówiąc w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, a w tym jakoś tak się potoczyły moje zainteresowania, że szczególnie skoncentrowałem się na logoterapii, właśnie tej logoterapii franklowskiej, stworzonej przez Viktora Frankla, o którym też wspomniałeś. No i zajmuję się generalnie promowaniem tego nurtu w Polsce. I myślę, że to jest jakoś takie znaczące i charakterystyczne, że faktycznie w Polsce jest na ten moment chyba jeszcze niewielu logoterapeutów, albo przynajmniej niewielu, którzy o tej logoterapii jakoś tak starają się może trochę głośniej i odważniej mówić. A nawet jak jest taki ośrodek chociażby w Lublinie, bo to właściwie takie centrum logoterapii w Polsce, to jest to raczej ośrodek o takim charakterze bardziej naukowym,
Dlatego też myślę, niekoniecznie są tam jakieś materiały dostępne dla takich osób, które niekoniecznie od strony naukowej logoterapią się interesują. Więc stąd też taki mój pomysł, żeby też logoterapię udostępnić, jakoś szerzyć generalnie dla wszystkich osób, nie tylko dla psychologów i psychoterapeutów, ale właściwie dla każdego człowieka, bo ja mam takie głębokie przekonanie, że właściwie absolutnie każda osoba może skorzystać z takiej pracy logoterapeutycznej. A powiedz mi, czym jest Opus Anima i skąd pomysł? Aha, wiesz co, to jest nazwa, która już właściwie jakieś 5-6 lat temu się narodziła, kiedy ja otwierałem gabinet psychoterapeutyczny. I myślę, że tak można tłumaczyć te łacińskie słowa, przynajmniej ja je tak tłumaczę i rozumiem, że jest to praca z duszą. Oznacza to pracę z duszą, czy można to też to tłumaczyć jako dzieło duszy. I kierując się wymyślaniem tej nazwy, to myślę, że głównie kierowała mną taka potrzeba podkreślenia, że chcę się skoncentrować i wydaje mi się ważne być skoncentrowanym na takiej absolutnej indywidualności i wyjątkowości każdego człowieka. Że jeżeli ma się to na tapecie, że się tak wyrażę, jest to pewnym fundamentem widzenia drugiego człowieka, ta wrodzona wyjątkowość i niepowtarzalność, to wtedy praca, rozmowa czy kontakt w ogóle z drugim człowiekiem w takiej atmosferze, jeżeli to jest fundamentem, nabiera całkowicie innego charakteru. I tak bym to wytłumaczył w kilku słowach. A skąd pomysł na podcast? Skąd pomysł na podcast? Wiesz co, chyba stąd, że prowadząc zajęcia grupowe, coraz więcej osób mówiło mi o tym, że lubi słuchać mojego głosu, czy im się przyjemnie słucha mojego głosu. No i przyznam, że tyle tych informacji otrzymałem od różnych uczestników, że stwierdziłem, że może faktycznie bardziej pójdę w stronę materiałów audio, w których przyznam, że czuję się jakoś znacząco lepiej niż w formie wideo, nad którą też się zastanawiałem, więc i ja się dobrze czuję w tej formie i z tego, co widzę, niektórym nawet całkiem dobrze się mnie w tej formie słucha, więc myślę, że to działa wystarczająco dobrze, aby mogło być publikowane i gdzieś tam rozsyłane. Tak, zdecydowanie zgadzam się. To był bardzo dobry pomysł, żebyś zaczął nagrywać, bo naprawdę masz świetny głos, dobrze się ciebie słucha. W sumie nawet słuchając ciebie, to jest tak jak trochę jak terapia głosu. Taki kojący masz głos i mówisz bardzo spokojnie. No dobrze, podcasty. Masz jakieś ulubione, jakieś, które lubisz słuchać, nie wiem, może polsko, angielskojęzyczne? Wiesz co, myślę, że to chyba może być zaskakujące, ale szczerze mówiąc to nie bardzo właściwie. Nie jestem pewien, z czego to wynika, ale no jeszcze nie trafiłem na osobę, która by faktycznie do mnie trafiła z takim właśnie przekazem w formie audio. I to chyba też jest związane z tym, no, że jednak moje zainteresowania takie psychologiczne, psychoterapeutyczne, one głównie są w takim obrębie stricte egzystencjalnym, a jest naprawdę mało osób, które w tym obrębie się poruszają. Właściwie taką jedyną osobą, która mi teraz przychodzi do głowy, którą w ogóle jakoś słuchałem w ciągu ostatnich miesięcy, to świętej pamięci ksiądz Krzysztof Grzywocz. I myślę, że to może być jakoś zaskakujące, bo ja absolutnie nie jestem psychoterapeutą chrześcijańskim, nie uważam się za takiego i mam nadzieję, że nigdy się nie będę za takiego uważał, w tym sensie, że nie chcę się tylko na taki okrąg zamykać. No ale jednocześnie jest to dla mnie osoba, która w niezwykły, naprawdę dojrzały i mądry sposób potrafi pogodzić, trochę taki paradoks myślę, między duchowością a psychologią. I to jest coś ogromnie trudnego, moim zdaniem, a to jest osoba, która w tak ciekawy i zgrabny sposób jakoś potrafi to łączyć, że to faktycznie ma sens i dużo układa, przynajmniej w moim wnętrzu, kiedy go słucham. A znasz może, a propos księdza, ojca Józefa Marię Bocheńskiego? Albo czytałeś coś jego? Wiesz co, kojarzę nazwisko, ale przyznam, że nie czytałem do tej pory. No właśnie, ty, zobaczyłem na twojej stronie, że zajmujesz się psychoterapią humanistyczną. Jest coś takiego. Mm-hmm. Tak. I on, tutaj taki fragment mam z jego książki na temat humanizmu. Może ci się nie spodobać.
Mądrość przeciwstawia się humanizmowi i nacjonalizmowi. Uważa je za przejawy głupoty ludzkiej. Przyczyny tej głupoty są jasne. Motłoch wie, że pojedynczy człowiek jest marnością bez znaczenia. Próbuje więc znaleźć coś, co by miało wartość bezwzględną. Szuka jej na przykład w ludzkości lub w narodzie. Ubóstwia jej, utożsamia się z nimi. Ale to jest właśnie głupstwo, bo owe twory, choć nieraz trwalsze od jednostki, są przecież także marnością. Bardzo polecam generalnie. Już nie żyje, 90-kilkuletni ojciec. To jest zakonnik, nie był księdzem, był zakonnikiem. Mhm. Napisał dużo bardzo ciekawych opracowań na podstawie filozofii, bo studiował filozofię nie tylko przez wiele lat. Niesamowity człowiek. Nie wiem, co sądzisz na temat tego fragmentu. Wiesz co, na pewno jest bardzo poruszający i ja mam generalnie tak, że chyba mam trudność z tym, wiesz, żeby jakoś interpretować, odnosić się do krótkiego jednego cytatu, jeżeli nie znam bardziej autora tego cytatu. Nie, że myślę, że jakoś to jest chyba trudne dla mnie odwoływać się tylko do takiego fragmentu, ale myślę, że on jest taki, że mnie to zaciekawia, żeby sięgnąć głębiej i bliżej go poznać. No na pewno podzielę się z tobą tymi tutaj materiałami, które mam na jego temat. Kuba, czym jest logoterapia? Na czym polega ta terapia? Czym się różni na przykład od słynnej CBT? Słynnej CBT. No pochodzi od Epikteta, wiesz, bo ja często nagrywam podcasty lepiej teraz na temat stoicyzmu. Fascynuję się stoicyzmem. Nie uważam się za stoika, a takiego bardziej wannabe stoika. Bardzo chciałbym nim być, ale ciężko być na co dzień w dzisiejszym świecie. I wiem, że ta terapia poznawczo-behawioralna właśnie pochodzi od nauk Epikteta. No tak. No ale czym się różni od logoterapii? Jakbyś mógł przybliżyć słuchaczom różnicę? Okej. To ja myślę, że zanim w ogóle jakieś takie swoje definicje i rozumienie będę podawał, to potrzebuję podkreślić, że ja głównie zajmuję się tak zwaną logoterapią franklowską, czyli tą logoterapią, o której Viktor Frankl pisze. I podkreślam to dlatego, że różni uczniowie Frankla poszli w różnych kierunkach, no i różnie tą logoterapię rozwinęli. Oczywiście dodając coś swojego, niektórzy rozwijając w znacząco innym kierunku, czy znacząco poszerzając. I jakby ci uczniowie już znacząco zmienili to rozumienie, definiowanie logoterapii. Dlatego chcę podkreślić, zanim zacznę tłumaczyć bardziej szczegółowo, że to, co powiem, to jest moim rozumieniem logoterapii, no, które głównie wywodzi się z takiego właśnie rozumienia franklowskiego. I absolutnie nie jest to rozumienie jedyne słuszne i prawdziwe. Raczej jestem za tym, żeby każdy dążył do tego, żeby logoterapię ostatecznie zrozumieć jak najbardziej po swojemu i zinterpretować to sobie tak, jak w danym momencie życia się najbardziej potrzebuje. Ale myślę, że ja bym powiedział tak bardziej ogólnie na początek, że logoterapia to jest przede wszystkim terapia skoncentrowana na sensie i na wartościach, czy terapia sensem i wartościami. I to, że jest to terapia skoncentrowana na sensie, to akurat wydaje się dość oczywiste, bo o tym właśnie Frank pisze. Z zaskoczeniem czasami bywa dla niektórych ten fragment na temat wartości. A myślę, że słowo wartość, wartości w logoterapii być może jest nawet jeszcze ważniejsze niż słowo sens. Dlatego, że to jak Frank pisze o takim procesie odnajdywania, odkrywania poczucia sensu, to podkreśla, że to może być możliwe tylko poprzez podejmowanie działania, które jest zgodne z osobiście ważnymi wartościami. Czyli właściwie mówi o tym, że nie ma sensu bez wartości. Nie ma sensu bez realizowania tych wartości osobiście ważnych poprzez konkretne, realne działanie. Że sens i wartości są ze sobą nierozerwalnie związane. I ja taką pracę logoterapeutyczną rozumiem w taki sposób, że po pierwsze, to jest trochę też taka nauka, edukacja o charakterze ludzkiej egzystencji, czyli żeby w ogóle rozpocząć tą drogę poszukiwania sensu, poszukiwania wartości, to myślę, że pierwszym krokiem jest zrozumienie tego, jaka jest w ogóle natura naszej egzystencji, żeby nauczyć się oddzielać to, co jest nieodłącznym elementem życia i czego nie da się, mówiąc żargonem psychologicznym,
przepracować czy ostatecznie rozwiązać, tylko raczej trzeba to pomieścić w sobie i znaleźć w sobie przestrzeń na przyjęcie tego, a co jest faktycznie takim kawałkiem, takim fragmentem, z którym coś można zrobić. Więc ten pierwszy krok to jest, myślę, przede wszystkim zrozumienie natury ludzkiej egzystencji. Natomiast jeżeli już jesteśmy bardziej oswojeni z tym, jak ta egzystencja faktycznie, realnie wygląda i nie upiększamy jej, nie idealizujemy fałszywie, no to wtedy możemy rozpocząć wprowadzanie logosu do naszego życia, czyli wprowadzanie sensu. No i to właśnie można robić poprzez realizowanie na przykład osobiście ważnych wartości. No i same wartości to też jest długa opowieść, mogą być różne, są różne kategorie, różne rodzaje wartości i wcale to nie musi być związane tylko i wyłącznie z osiąganiem i tworzeniem czegoś nowego, ale czasami można też nawet realizować wartości poprzez samo bycie i samo przyjmowanie świata i przeżywanie piękna otaczającego nas świata. Więc myślę, że taki bym zrobił krótki wstęp na temat tego, czym jest logoterapia. A w takiej praktyce, zupełnej praktyce, kiedy spotykasz się z takim klientem, pacjentem, nie wiem jak nazwać taką osobę, szukającą pomocy u ciebie. Jedna i druga forma jest właściwa, moim zdaniem. Jedna i druga forma. I to też tak wygląda, że zadajesz tylko pytania, tak jak terapeuci zwykle. Czy też coś dyrektywnie mówisz im, jakieś doradzasz? Czy to po prostu polega na zadawaniu pytań? Na przykład, jakie według ciebie są twoje wartości? Czyli na przykład, czy gdyby do ciebie zadzwonił szef w niedzielę, powiedział, że trzeba przyjechać do biura, a twoja córka tęskniła za tobą cały tydzień, czy wybrałbyś córkę czy szefa, tak? I to takie pytania na przykład zadajesz i wtedy już pojawia się wartość, jakimi wartościami się kieruje dana osoba. Okej, dużo pytań zadałeś w krótkim czasie, dlatego potrzebuję to w sobie po jakoś... Po prostu w praktyce jak wygląda takie prowadzenie takiej terapii? Czy zadajesz pytania, czy też dajesz jakieś rady? Czy to się jest taka klasyczna terapia, gdzie się tylko słucha i zadaje pytania? Wiesz co, raczej jestem daleki od tego, żeby tylko słuchać. Myślę, że jestem dość aktywnym terapeutą, a przynajmniej staram się być, bo pewnie nie mi to do końca oceniać. Ale na pewno jestem daleki, myślę, że to i w psychoterapii w ogóle, i w logoterapii, na pewno jestem bardzo daleki od udzielania jakichkolwiek rad. A zwłaszcza w logoterapii myślę, że udzielanie rad może być bardzo, bardzo niebezpieczne, a może być kuszące dla niektórych logoterapeutów, bo zdarza się, że niektóre osoby przychodzą i liczą na to, że otrzymają, że tak się wyrażę, pewien gotowy sens, pewną gotową odpowiedź, która sprawi, że to ich jakoś niesamowicie natchnie i zmotywuje i pobudzi do bardziej twórczego życia. A to raczej, myślę, z logoterapią jest tak trochę jak Frankl o tym pisał, że to jest trochę jak w tej historii o rozmowie mistrza szachowego z uczniem. I kiedy uczeń pewnego dnia przyszedł do swojego mistrza szachowego i zapytał go, czy mógłby mu pokazać taki najlepszy ruch w szachach, taki uniwersalny, idealny, że on będzie zawsze mógł tą zagrywkę zastosować bez względu na to, co się dzieje na szachownicy. No i mistrz szachowy w tej sytuacji oczywiście powiedział mu, że nie istnieje coś takiego jak idealny ruch czy uniwersalny ruch w szachach, dlatego że właściwie nie można nic takiego ustalić, dlatego że każdy szachista wie, że wartość danego ruchu zależy przede wszystkim od aktualnej sytuacji na szachownicy i generalnie od wiedzy samego grającego. I podobnie przekładając to po prostu na nasze życie, jest tak, że sensowność danego działania, wartość danego działania zależy od aktualnej naszej sytuacji życiowej, zależy od naszych aktualnych doświadczeń życiowych. I hierarchia wartości i w ogóle poczucie sensu jest czymś niezwykle dynamicznym, może się zmieniać dosłownie z dnia na dzień, więc mając taką perspektywę, udzielanie jakichkolwiek rad no jest myślę raczej mało skuteczne, a nawet może być krzywdzące,
dlatego że może być to branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Więc tak, więc zadaję pytania, nie udzielam rad, ale zdarza mi się też czasami, jak ja to nazywam, robić taki kawałek edukacyjny, trochę może taki robić mini wykład na temat charakteru ludzkiej egzystencji, czyli na temat tego, czego nie da się w życiu uniknąć, co jest jego nieodłącznym elementem. I mam wrażenie, że to czasami też bywa pomocne. A powiedz mi, jakie są metody szukania takiego sensu, kiedy ktoś nie wie, jak znaleźć ten sens? Przynajmniej jedną metodę, jakbyś mógł opisać. Sztuka rezygnacji. O co w tym chodzi? Wiesz co, kiedy ja mówię o sztuce rezygnacji, to przede wszystkim mam na myśli taką umiejętność, taką zdolność oddzielania rzeczy istotnych od rzeczy drugorzędnych. I trudno to rozpisać jako jakąś taką konkretną technikę czy metodę, tak jak w terapii poznawczo-behawioralnej czasami da się rozpisać. Myślę, że w takim ujęciu w pracy egzystencjalnej to jest dużo trudniejsze, może nawet niemożliwe, żeby tak technicznie to rozpisać. Ale w praktyce chodzi o to, że myślę, że żyjemy trochę w takim świecie, w którym niestety sprawom drugorzędnym, świadomie lub nieświadomie, zaczynamy nadawać takie priorytetowe, pierwszorzędne znaczenie, a przez to zaczyna nam brakować czasu i przestrzeni na pielęgnowanie tych wartości, które są naprawdę w życiu głęboko istotne. Takich wartości jak miłość, takich wartości jak rodzina, takich wartości jak duchowość, takich wartości jak mądrość czy wolność, takich wartości uniwersalnych, które mogą być bardzo różnie rozumiane i definiowane, ale które niosą w sobie coś takiego o takim charakterze absolutnie bezcennym. Takim charakterze, którego nie da się właściwie zastąpić żadnymi takimi tak zwanymi sprawami drugorzędnymi, na których czasami w życiu się nadmiernie skupiamy, jak nasz rozwój zawodowy, jak pieniądze, jak różnego rodzaju sukcesy i osiągnięcia w takim rozumieniu społecznym, czy gromadzenie, czy coraz większe gromadzenie różnego rodzaju dóbr. Więc myślę, że pielęgnowanie takiej sztuki rezygnacji i nauka w ogóle nazywania tego, co dla mnie jest naprawdę istotne, a co jest drugorzędne, myślę, że to może nieść i rozwijać ogromne poczucie sensu. Taka hierarchia wartości. Tak, hierarchia wartości, no, z taką świadomością, że właśnie są sprawy istotne i drugorzędne i że konieczne jest, żeby tak je nazywać i jednak trochę oddzielić dość grubą kreską, bo jeżeli one wszystkie zaczynają nam się plątać, to nasza granica wartości trochę zaczyna być rozmyta i trudno nam wtedy dbać o to, co naprawdę istotne. Zadam Ci teraz pytanie bardzo kontrowersyjne dla osoby, która fascynuje się stoicyzmem. Otóż popełniłeś odcinek na temat negatywnej strony filozofii stoickiej. Co Ty masz do stoików, powiedz? To cieszę się, że o to pytasz, bo jakby to są dość częste pytania, które dostaję, czy zdarzają się komentarze w ogóle pod tym podcastem. Więc cieszę się, że mam okazję tak trochę szerzej się w tym temacie wypowiedzieć. Więc absolutnie nie mam nic i do stoików, i do stoicyzmu. I absolutnie celem tego podcastu, czy jakichkolwiek materiałów, w których o stoicyzmie się wypowiadam, nie jest promowanie tego, że stoicyzm jest czymś złym czy niewłaściwym. Jestem bardzo, bardzo daleki od tego, właściwie jestem bardzo daleki od tego, żeby tak mówić o jakiejkolwiek filozofii, że o żadnej filozofii bym tak nie powiedział, że ona sama w sobie jest zła, myśląc w ogóle o różnych takich starożytnych prądach filozoficznych. To, co ja potrzebuję podkreślić, to, że stoicyzm sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry, ale ze względu na specyfikę swoich nauk może być bardzo różnie rozumiany i interpretowany i że czasami ze względu na różnego rodzaju emocjonalne trudności, emocjonalne zaburzenia można go sobie tak zinterpretować, że będzie on bardziej wzmacniał trudności emocjonalne
zamiast je rozwiązywać czy nieść coś o charakterze ulgi emocjonalnej. I absolutnie nie twierdzę, że tak musi się stać, tylko że w niektórych specyficznych, szczególnych sytuacjach to może mieć miejsce. Chyba o takiej sytuacji pisała Marta Nussbaum. Mam tu taki fragment. Czymś niebywale interesującym było dla mnie czytanie jego listów z okresu, piszę tutaj o Cyceronie, Marta Nussbaum, gdy zmarła mu córka. Tuż przed tym tragicznym wydarzeniem napisał typowy list w duchu stoickiego pocieszenia do przyjaciela, który stracił dziecko. Pisał, że dobry stoik, któremu zmarło dziecko, powinien powtarzać: zawsze byłem świadomy, że powołałem do życia istotę śmiertelną. Lecz gdy zmarła jego własna córka, Cyceron był absolutnie zdruzgotany. Swojemu przyjacielowi Attykowi powtarzał bez końca: nie jestem w stanie robić prostych rzeczy. Attyk mówił: to nie przystoi, nie wypada, nie powinieneś tego tak rozpamiętywać. A Cyceron w pewnym momencie odpowiedział: nie chodzi tylko o to, że nie potrafię podołać moim codziennym zadaniom. Nie potrafię także myśleć tak, jak powinienem. I wydaje mi się, że chodzi ci też o to, co też mi się nie podoba, o to, że stoicy, a właściwie Epiktet, bo on takim twardzielem jest, stoickim, tak bym go nazwał, on uważa, że na przykład żałoba to jest dla mięczaków. Tak już mówiąc w skrócie, upraszczając to, co powiedział, że żałoba jest dla mięczaków, że powinniśmy zupełnie do tego inaczej podchodzić, a terapeuci współcześni mówią, że powinniśmy przepracować to. Czy zgadzasz się ze mną? Czy to tak powinno wyglądać właśnie? No wiesz, no nawet odsuwając się i od Epikteta, i od terapeutów, i psychologów, to nawet próbując myśleć tak bardziej naturalnie w ogóle o naszej psychice, o naszych emocjach, no to wydaje się jak najbardziej naturalne i sensowne, że jeżeli człowiek doświadcza straty, to właściwie musi doświadczyć uczucia smutku, bo taki jest sens smutku. Po to właściwie w ogóle smutek istnieje, gdyż jest on taką emocją, która pomaga nam w rozstawaniu się z tym, czego już tutaj nie ma. I pozwalanie sobie na uczucie smutku, czy inaczej mówiąc przeżywanie żałoby, to jest taki proces godzenia się z teraźniejszością, godzenia się z rzeczywistością. No i wiesz, zaprzeczanie temu uczuciu, temu, że nie powinno się tego czuć, czy nie powinno się tego przeżywać, no to moim zdaniem jest niezgodne z naszą naturą. Bo jeżeli my temu zaprzeczymy, to i tak w nas zostanie. To i tak, jeżeli sobie na to nie pozwolimy, to i tak będzie wychodzić bokiem, że się tak wyrażę. To i tak będzie odzwierciedlać się jakoś psychosomatycznie, tak? Różnymi dolegliwościami fizycznymi, czy różnymi uzależnieniami, też może w tym kierunku pójść. Więc to i tak zacznie kierować naszym życiem. Więc albo pozwolimy sobie na to, na te uczucia, co naturalnie się w nas pojawiają, albo one nie będą nam dawać spokoju, tym bardziej spokoju stoickiego, nawet jeżeli byśmy mieli sobie cały czas wmawiać, że nie powinno się tego przeżywać, bo przecież jesteśmy świadomi, że jesteśmy istotami śmiertelnymi. No nie jest to takie proste, myślę. Nie, i nie da się tego w tak prosty sposób wytłumaczyć i przepracować. Ale też dzięki za ten cytat, bo on jest jakby bardzo, bardzo trafny i tak głęboko pokazujący też to właściwie, co ja w tym całym podcaście na temat filozofii stoickiej chciałem przekazać. Mam wrażenie, że przeczytałem wszystko, co jest dostępne na temat stoicyzmu, więc tych cytatów mi nie brakuje, ale jakbyś mógł... Wiesz, jedna rzecz, z którą nie daję sobie rady, tworząc w sobie stoika, to jest zderzenie się z fanatyzmem, który widzę dookoła, który widzę w mediach, który widzę w mediach społecznościowych, fanatyzmem, fundamentalizmem, nacjonalizmem, fanatyzmem religijnym. I zastanawiam się, jak rozmawiać z takimi fanatykami. I wiem, że chyba zrobiłeś na ten temat odcinek. Jakbyś w skrócie mógł dać taką jedną przynajmniej radę, jak dać sobie radę w rozmowie z fanatykami, chociażby religijnymi. Dla mnie osobiście taką podstawą, w ogóle fundamentem rozumienia fanatyzmu i to wszelkiego, czy politycznego, czy religijnego, bo na poziomie mózgu to chodzi dokładnie o to samo. Tam dzieją się właściwie dokładnie te same kwestie. A celowo właśnie mówię na poziomie mózgu, dlatego że dla mnie bardzo istotne jest przede wszystkim zrozumienie tych osób na poziomie neurobiologicznym. W takim sensie, że osoba, która,
która, no można powiedzieć, cierpi na fanatyzm, bo to jest objaw myślę chorobowy, to jest osoba, która, u której z pewnych powodów dochodzi do tak zwanych wyłączników empatii. Czyli coś takiego się w niej dzieje, że ten obszar w mózgu, który jest odpowiedzialny za empatię, za współodczuwanie, za wczuwanie się, no właśnie, w emocje, wrażliwość, w problemy cierpienia drugiego człowieka, że ten obszar w mózgu u tych osób przez bardzo długi czas potrafi być wyłączony w stosunku do osób spoza własnej grupy. I teraz to jest taki lęk, który jest właściwie lękiem, myślę, absolutnie fundamentalnym, nie? Że już od najdawniejszych lat właściwie nasz gatunek Homo sapiens przetrwał właśnie dzięki temu, że potrafił łączyć się w grupy. I przetrwał dzięki temu, że kiedy pojawiał się ktoś spoza grupy, to na poziomie mózgu dochodziło do wyłączenia empatii po to, żeby stanąć po stronie własnej grupy, żeby chronić swoją grupę, bo to było związane po prostu z przeżyciem, z szansą w ogóle na przeżycie. I u osób fanatycznych myślę, że na poziomie neurobiologicznym dochodzi właśnie do czegoś bardzo podobnego. Czyli to zespolenie z grupą, poczucie tej siły grupy jest tak intensywne i tak silne, że na poziomie mózgu, kiedy pojawia się ktoś spoza grupy, czyli tak zwany obcy, może dochodzić do automatycznego wyłączenia empatii. Może być to tak bardzo silne, że ta osoba w jednej chwili potrafi wyrażać szczerą miłość do osoby z tej właśnie swojej grupy religijnej lub politycznej, odwrócić się w drugą stronę i pałać autentyczną agresywnością, przemocą i gniewem wobec osoby spoza grupy. I może do tego dochodzić właściwie w ciągu kilku sekund, bo wyłączniki empatii to jest coś, co każdy z nas ma. To jakby się dzieje w naszym życiu. To czasami się uaktywnia w naszym małżeństwie, to czasami się uaktywnia na przykład u policjantów czy u lekarzy. I to samo w sobie nie jest ani złe, ani dobre. Czasami człowiek potrzebuje wyłączyć empatię, żeby podjąć chronić, decyzję. Chronić siebie, żeby się chronić, żeby w ogóle jakoś wybrnąć z danej sytuacji, czy podjąć trudną decyzję. Ale u niektórych osób te wyłączniki empatii wyłączają się tak często i w tak abstrakcyjny w pewnym sensie sposób, że mogą one zostać wyłączone nawet wobec osób z bliskiej rodziny. I to jest niestety coś, co w Polsce niestety mam wrażenie, że się dzieje od pewnego czasu, że dużo osób zostaje wykluczonych przez rodziców z rodziny ze względu na przykład na odmienne poglądy religijne. No jest to okropnie smutne, może się wydawać okropnie niezrozumiałe, no, że ktoś idzie do kościoła, gdzie śpiewa o miłości, czy o tej miłości słucha, czy tą miłość jakoś wyznaje, tak, wobec Boga, czy jakichkolwiek innych postaci religijnych, a po powrocie potrafi do członka swojej rodziny podchodzić z ogromną agresją i właściwie przemocą psychiczną i emocjonalną. Że wydaje się to niezrozumiałe, ale na poziomie neurobiologicznym u tej osoby no, dochodzi niestety do całkowitego wyłączenia empatii. I myślę sobie, że to jest fundamentalne rozumienie, że na poziomie mózgu ta osoba nie potrafi zareagować na ten moment inaczej ze względu na chorobę, ze względu na to, że to jest po prostu choroba. Czyli to jest choroba, to jest ma podłoże biologiczne, nie jakieś duchowe. Tak, no tak, zdecydowanie. Myślę, że szukanie źródła tej trudności w duchowości byłoby kompletnym poplątaniem i pomieszaniem. Trzeba znacząco odróżnić fanatyzm religijny od zdrowej i dojrzałej duchowości. I to bez względu na to, o jakiej religii tutaj mówimy. Że to, o jakiej religii mówimy, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czymś całkowicie innym jest fanatyzm religijny, czym całkowicie innym jest zdrowa, dojrzała duchowość. A zdrowa i dojrzała duchowość to przede wszystkim taka duchowość, która potrafi przyjąć i zaakceptować odmienność drugiego człowieka. Że zdrowa duchowość jest otwartą duchowością. Jest duchowością, która potrafi właśnie, nawet nie tyle chodzi o to, że się zgodzić z wszystkim, ale potrafi przyjąć, objąć i zaakceptować bez atakowania i bez przemocy. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że poza wyłączeniem tej empatii
pojawia się też brak racjonalnego myślenia i różnego rodzaju błędy poznawcze, które dokładają się do tego i tworzy się taki koktajl, który stawia mur między nami. Myślę, że jak najbardziej tak, bo to jest tak, że właściwie wtedy wszystkie siły psychiczne, emocjonalne, intelektualne skupiają się na przetrwaniu. Czyli właściwie w całym mózgu, można powiedzieć, uaktywnia się tak zwany tryb przetrwania i wszystkie siły są skoncentrowane tylko na tym, żeby chronić swoją grupę. I wszystko inne wszystkie inne wartości tracą właściwie w tym momencie na znaczeniu. Stąd pojawia się chyba też postprawda, pojawia się to wielkie kłamstwo, to które mamy, ponieważ ludzie nawet uciekają się do kłamstw, żeby bronić się, właśnie tak jak powiedziałeś, bronić własnego ego. Tak, tak. I co więcej, co ogromnie niebezpieczne, mogą dopuszczać się kłamstw bez poczucia winy, a nawet z poczuciem sprawiedliwości. Dlatego, że największym zagrożeniem fanatyzmu religijnego jest to, że takie osoby potrafią przekierować odpowiedzialność za swoje czyny na pewnego Boga umiejscowionego gdzieś tam w niebie czy w kosmosie, gdziekolwiek, ale przede wszystkim chodzi o to, że ta odpowiedzialność nie jest umiejscowiona wewnątrz, że te osoby tłumaczą sobie, że działają w imię boskiej sprawiedliwości, więc cokolwiek właściwie robią, to są zwolnione z odpowiedzialności, no bo one wypełniają tylko nakazy dane przez Boga. A jeżeli są zwolnione z odpowiedzialności, to tym samym nie mają kontaktu z poczuciem winy. A jak nie mają kontaktu z poczuciem winy, no to właśnie mogą autentycznie, realnie krzywdzić innych ludzi z poczuciem, że to jest słuszne, właściwe, a nawet uduchowione. To jest niesamowite. Jeszcze nikt nigdy tak pięknie, tak krótko i zwięźle nie wytłumaczył tego mechanizmu. Wydaje mi się, że naprawdę ten podcast będzie nadawał się do transkrypcji z jakiegoś druku. A powiedz mi trochę tak o tobie. Jaka jest twoja filozofia, tobie najbardziej bliska? Wiesz co, jak zadajesz to pytanie, to pierwsze, co mi przyszło, to właściwie odpowiedź, że moja filozofia jest bardzo zmienna i mam nadzieję, że zawsze już taka pozostanie. W takim sensie, że jak myślę o przeszłości, to zdarzały mi się takie momenty, takie okresy w życiu, kiedy pod wpływem fascynacji, czy to daną filozofią, czy danym filozofem konkretnym, czy autorem różnych książek, że pod wpływem takiej fascynacji łapałem taki krótki moment takiego wewnętrznego przekonania, że teraz oto zdobyłem już tą ostateczną i najbardziej właściwą wiedzę, która pozwoli mi osiągnąć taki trwały spokój, harmonię i zrozumienie całego świata. No i oczywiście za każdym razem było tak, że po pewnym czasie się okazywało, że jednak czegoś tam brakuje i to, co wydawało mi się trwałe, gdzieś się rozpływa i jednak wcale takie trwałe i stabilne nie jest. Ale myślę, że po pewnym czasie jakoś zacząłem się z tym godzić, to przyjmować, a nawet się tym cieszyć, że myślę, że taka właściwie jest natura rozwoju, taka jest natura rozwoju świadomości, że jest to ciągła podróż w odkrywaniu nowych filozofii, nowego rozumienia, coraz głębszego zagłębiania się w siebie samego właściwie, coraz głębszego ufania sobie samemu i że w tym procesie to jest podróż, która właściwie nigdy nie ma końca i która nigdy nie doprowadzi do, tak przynajmniej myślę, do ostatecznego zrozumienia, do ostatecznego odnalezienia spokoju i harmonii, że to właściwie jest nieodłączny element rozwoju naszej świadomości, naszego życia, że zawsze będziemy balansować pomiędzy tym spokojem, harmonią i zrozumieniem, a poczuciem chaosu, zagubienia, niepewności, może nawet poczuciem nonsensu, ale ważne jest w tym procesie widzenie i rozumienie, że te trudne momenty, te trudne etapy zagubienia, niepewności, poczucia chaosu, że one wcale nie muszą świadczyć o jakiejkolwiek chorobie czy zaburzeniu emocjonalnym, tylko że jest to wyraz poszukiwania, a nawet można powiedzieć, że jest to wyraz odwagi, wyraz uczciwości i szczerości wobec samego siebie, że jest
że jest bardzo łatwo okłamywać siebie i wmawiać sobie ostateczne poczucie szczęścia i spełnienia. W pewnym sensie jest to bardzo łatwe i wygodne, a czymś dużo trudniejszym jest patrzenie bardziej realne. Patrzenie realne w takim sensie, że życie też jest dynamiczne i też się zmienia. I my się zmieniamy, zakładamy rodziny, mamy dzieci, odchodzą nasi rodzice, odchodzą nasi bliscy. Dzieją się bardzo różne rzeczy, które na nas wpływają i zmieniają to, jak widzimy świat, to, jak widzimy innych ludzi. I to sprawia, że ten proces cały czas trwa i nie da się go zakończyć. I dlatego mam nadzieję, że moja filozofia zawsze będzie zmienna, czyli że nigdy nie osiądę w takim poczuciu, że już odkryłem ostateczną prawdę. Bardzo bym nie chciał osiąść w takim poczuciu, że już odnalazłem tą najbardziej właściwą filozofię. Tak, gonienie króliczka jest lepsze niż złapanie, zdecydowanie. Kuba, zbliżamy się do końca. Bardzo Ci dziękuję, bo właściwie przekroczyliśmy już 40 minut, czyli podwójną długość średniego odcinka Opus Anima. Z tego, co zauważyłem, tak, twoje to prawda. Są takie przetrawialne akurat, aby dojechać do pracy i wrócić z pracy 20 minut. I bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić. Na koniec, jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, których zainteresowało to, co robisz, jak można Cię znaleźć, jak szukać pomocy u Ciebie i gdzie Cię obserwować. Jeżeli to kogoś zainspirowało do jakichś dalszych takich wewnętrznych poszukiwań, to ja myślę, że przede wszystkim odesłałbym na moją stronę internetową opusanima.pl i myślę, że tam wszelkie informacje się znajdują, i artykuły, i podcasty mojego autorstwa. Są tam informacje o organizowanych przeze mnie warsztatach takich weekendowych z logoterapii. Natomiast jeżeli ktoś byłby jeszcze tak bardziej szczegółowo zainteresowany edukacją w zakresie logoterapii i jakoś chciałby to wykorzystać w takiej sferze zawodowej, to zapraszam też na stronę Akademii Logoterapii imienia Wiktora Frankla, którą razem z moją znajomą Ewą Polak współprowadzimy tam roczny kurs logoterapii, więc być może to też jest dla kogoś taki kierunek, w jakim chciałby podążyć i współuczestniczyć w rozwoju i promowaniu logoterapii w Polsce. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również za wszystkie pytania, za ciekawe cytaty i za nazwiska, które mnie może poprowadzą w jakieś nowe, nieznane mi wcześniej kierunki. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam, cześć. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcastlepiejteraz. Dołączając do grona patronów, otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problemy z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.